Commander. Cześć moi kochani, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł. Zapraszam Was na kolejny odcinek gry w XCOM 2 z dodatkami War of the Chosen i modami. Słuchajcie, nie było mi kilka dni na kanale, więc może kwestia wyjaśnienia. Po pierwsze, postanowiłem zrobić porządek ze swoim życiem, robiąc w nim bałagan. Przez dane dwa dni miałem bajzel w pokoju, a to dlatego, że przeorganizowałem sobie stanowisko komputerowe. Moja córka miała jeszcze adaptację w nowym przedszkolu, bo dostajemy się do przedszkola, który jest bardzo na jednym terenie ze szkołą podstawową, do której chodzi. Mój syn jest, po prostu będzie wygoda totalna, więc to akurat na plus. A ja w końcu, słuchajcie, ja w końcu tutaj Wam pokażę, ja z częścią mojego bałaganu w końcu podpiąłem sobie mikser, który ma służyć do tego, już podpiąłem go nawet z drugim komputerem, który stoi może tam, o tam dalej go widać właśnie, czekajcie, tam Wam, po palce Wam pokażę, w obudowie Silent Hill PC zamknąłem i7 GTX 970, zainstalowany jest już Adobe Premiere Pro, jeszcze tylko Media Encoder, jest potrzebne jeszcze tylko kilka programów, karta Elgato do robienia streamów, już nawet próbowałem nagrać jeden odcinek, być może jutro zdążę, pokażę Wam odcinek, jak nagrywam Alexa z kartą Elgato, tylko będzie w 1080p zrobiony, ale może jeszcze nie będę obiecywał, bo ja czasem obiecuję, później mi coś w życiu wypada i o tym zapominam, natomiast mam tutaj taką totalną wygodę teraz z tym mikserem, bo mogę sobie skierować oddzielny odsłuch na, w ogóle tak, nagrywa mi się tutaj na, nie wiem czy to zobaczycie, czy będzie widać, czy nie, może Wam pokażę, no. Tutaj jest rejestrator Zoom H6, taki dość drogi, bo to gdzieś od 500 zł kosztuje. Mam go ze starej pracy, bardzo go sobie chwalę, świetna rzecz z dźwiękiem i on mi nagrywa. Ustawiam sobie, tam sobie leci dźwięk z gry i komentarz z mojego mikrofonu, natomiast ja mam tutaj zupełnie oddzielny odsłuch, gdzie mogę sobie totalnie ściszyć muzykę, wyłączyć ją, skierować sobie swój odsłuch na przykład na to jest moje lewe ucho. Jako kierowca powinienem szybciej lewą, prawą znajdować i na przykład słyszeć, co się u dzieci w pokoju bardziej dzieje, albo jak ktoś tam coś w pokoju robi, więc będzie mi wygodniej, nawet żony jak mnie woła, żeby mnie ochrzanić, że coś tam znowu nie tak, albo pochwalić, tak, już nie to bywa z żonami. Słuchajcie, więc mam totalną wygodę, w ogóle mogę się pobawić dźwiękiem, mogę porobić kilka rzeczy takich, jeszcze do końca tego nie opakowałem, nie opanowałem z tym mikserem, jeszcze nie pracowałem, ale mam nadzieję, że to będzie słychać, nic nie pokręciłem, ale mogę do was przemówić z takim dźwiękiem, trochę, jakby to powiedzieć, chyba to jest efekt hall, tak. Mam nadzieję, że było słychać, jak nie, to znaczy, że coś pokręciłem. Słuchajcie, jedziemy, lecimy, robimy, bo czeka nas misja. Operacja Szklany Płomień przed nami, mamy odeprzeć atak. To jest nasz core dzisiejszego spotkania. Wiem, że nie wyrobię się dzisiaj na pewno z publikacją odcinka, na pewno nie wyrobię się z publikacją odcinka związanego z Alexem. Po prostu nie zdążę, bo jest w tym momencie godzina, teraz Wam powiem. O, jest już za 22, syn o 17 kończy półkolonię w szkole, więc trzeba go będzie odebrać. Córka też kończy, bo normalnie chodzi do innego przedszkola, do prywatnego, ale teraz do państwowego, żeśmy się dostali chyba już dość patologiczną rodziną jesteśmy, że teraz w końcu do przedszkola przyjęli takiego państwowego. Jest to jedno z przedszkoli, nie wiem, wy pewnie nie kojarzycie, bo w Warszawie jest taka historia na Białołęce z przedszkolami, z miejscami, gdzie dzieci miały być, tam firma Dorbut opóźniła totalnie budowę, o cały rok się przesunęło oddanie tych przedszkoli, więc dla ludzi to jest straszny armagedon. Bardziej, że jest tu bardzo dużo ludzi młodych, którzy mają dużo dzieci. No jest kłopot z miejscami w przedszkolach. Oczywiście prywatne są, no bo jest potrzeba rynku, więc wszyscy, którzy chcą, no to zakładają przedszkola i na tym zarabiają. No. Oczywiście tak to się dzieje. Więc no, my korzystaliśmy i u syna. U syna to właściwie cały czas syn chodził do prywatnego przedszkola z córką. Kto tu nas będzie bronił? Mamy zlikwidować siły uderzeniowe obcych. Zaraz sobie do tej misji przejdziemy. Słuchajcie, i tak. Cóż tu my mamy poczynić? Aha, dobra, już wiem. Zacząłem Wam opowiadać o tych przedszkolach. Syn chodzi właśnie do prywatnego przedszkola, a córka teraz już mając 4,5 roku właściwie, no tak, 4,5 roku, bo córka ma 11 czerwca urodziny, a 9 czerwca urodziny, więc właśnie do czerwca to jeszcze tak prawie 6 miesięcy zostało.
na 4,5 roku i w końcu dostała się do prywatnego, do państwowego przedszkola, że nie rozpoczęła go od początku roku, bo właśnie było przesunięcie. Właściwie w tamtym roku już powinna zacząć chodzić, no ale zdecydowaliśmy się, mamy bardzo dobre przedszkole, Sportowa Kraina się nazywa na Białołęce, także chcecie to może je nie postalkować gdzieś tam. Słuchajcie, bierzemy się za misję, bo tak miałem wam ochotę opowiedzieć, ale chyba opowiadałam za dużo, zaraz numer konta podam, piny i co będzie? No właśnie, bieda będzie, nie? Dobra, na koncie mi 80 zł zostało. Jesus Christ. Słuchajcie, mamy zespół trochę okrojony. Wejdźmy może w temat, który nas interesuje propos dzisiejszego spotkania. Boże, jak się na tym wygodnie słucha. Mam wreszcie taki porządny odsłuch, jeszcze do tego wrócę. Mam wreszcie porządny odsłuch na słuchawkach, wiecie, naprawdę mam totalnie porządny odsłuch na słuchawkach, mogę go sobie totalnie zdjąć. Mogę go sobie teraz na przykład siebie kompletnie nie słyszę w słuchawkach i słyszę, co się dzieje tutaj na zewnątrz, bo to są takie otwarte słuchawki. Mogę sobie w ogóle muzykę wyciszyć, tak? A wy ją będziecie słyszeć, co się tu dzieje, ale ja na przykład na odsłuchu tego nie mam i to mi nie przeszkadza. To jest po prostu no, miodek jest. Boże, stał chyba z miesiąc stał. Nie mogłem się zabrać, żeby go podłączyć. Mikser bardzo fajna sprawa. Pokażę wam go w ogóle na kanale, bo to będzie też może taka okazja do tego, żebyście zobaczyli sobie, jak taki sprzęt wygląda. I ja na tym mikserze, na bardzo podobnym mikserze pracowałem, ale nie robiłem sendingów za pomocą tego miksera, a u mnie, a to wam jeszcze poopowiadam trochę, bo z tego miksera to tak, dźwięk sobie wchodzi do tego miksera z gry i to wchodzi sobie w dwa kanały sobie wchodzi. Jedne to są kanały, na których mam zapięte kompresory, takie do odsłuchu, żeby muzyki mi było dobrze słuchać, a drugi to jest kanał, którego, no i ten kanał, gdzie mam muzykę wchodzącą tam, gdzie mam kompresory, będę też dźwięk z gry wysyłał do streamów, tak, żeby to był dobrej jakości dźwięk. Ale mam też podłączony właśnie rejestrator dźwięku, tak żeby sobie można na przykład było nagrywać takie offline'owo, po prostu siąść i offline'owo sobie nagrać szybko grę, albo też żeby pełnił ale takiego backupu do tego co robię, bo później tym takim surowym dźwiękiem mogę się już zająć, obrobić go w Audacity, poprawić go sobie, zrobić równiarkę, kompresję, czyszczenie strumów i tak dalej, i tak dalej. Są też dwa wejścia mikrofonowe, bo akurat mam Rode Blue Yeti Pro. Wiele osób mówi, że to nie jest mikrofon dla youtuberów i w tej cenie można sobie sprawdzić Nonda czy Audio-Technikę. To są bardzo dobre mikrofony, ale ja akurat Blue Yeti Pro wybrałem, dlatego że to jest mikrofon stereofoniczny i od razu mam z niego wyjście na dwa kanały, na lewy i na prawy. Na mikserze to sobie można wyśrodkować i zrobić z tego kanał stereo i tak dalej, i tak dalej. Ale mam dwa kanały. Tak, jeden kanał mam tutaj dla siebie na odsłuch, taki totalnie na odsłuch, a drugi kanał mogę sobie na przykład wysyłać do streamów na zupełnie oddzielnym kanale. Albo jeden mogę sobie wysyłać na stream, a drugi mogę sobie wysyłać do tego, żeby go nagrać na zewnętrznym rejestratorze. Do tego mam jeszcze dźwięk wchodzący z komputera ze streamu, żebym słyszał, co się tam dzieje. Mam nadzieję, że będą jakieś donaty i tak dalej, nie? Ale jakieś powiadomienia o subskrybentach, czy informacja na czacie, jak wchodzi, to fajnie by było słyszeć pinka, fajnie by było, żebyście wy tego w grze nie słyszeli, tak? Żebym ja wiedział, żeby się na przykład do monitora odwrócić i coś tam skomentować. No, tak sobie to wyobrażam, więc no mikser musi właśnie jeszcze wysyłać, tak, wysyłać do komputera, do streamów musi wysyłać mi do rejestratora Zooma, gdzie to nagrywam, no i jeszcze dobrze by było, żeby wysyłał mi tutaj na odsłuch, czyli do control rooma, albo na słuchawki, w tym momencie to oczywiście odsłuch mam na słuchawkach, plus do tego oczywiście chcę mieć jeszcze głośniki podpięte, tak, żeby można było wygodnie sobie na przykład pograć, kiedy nie gram, tak, i zagrać na głośnikach, no i to taka cała story jest. No, dobrze by było jeszcze móc podpiąć pod to jakiegoś smartfona, tak, żeby można było jakiegoś dżingielka zapuścić, czy coś w tym stylu. No dobra. Wiecie co, gramy, bo widzę, że jest już 10 minut, a ja przechrzaniłem te 10 minut. Ale w ogóle w ostatnich dniach się bardzo dużo wydarzyło. Ale to może będę wam opowiadał po kolei. Słuchajcie, Dragunova. Dragunova jest jedyną osobą, która jest w tym momencie ukryta. Mamy dwóch żółtodziobów i jedną specjalistkę, którą miałem oduczyć palenia, ale niestety jej nie oduczyłem palić. Dobra, pójdziemy, rozejrzymy się za przeciwnikami, bo mam nadzieję, że tutaj będę mógł, moi drodzy, Dragunową zobaczyć gdzieś przeciwników, a później snajperem ich poczęstować takich niewidocznych. No właśnie. I tu by było fajnie, gdybyśmy tylko mieli... No właśnie, gdybyśmy co mieli? Obawiam się, że jak tutaj pójdę, to mogę zostać znaleziony. No ale dobra, spróbujmy uratować jednego cywila Dragunową.
abyśmy nie zostali tutaj wykryci. Jeżeli zostaniemy wykryci, to będziemy mieli naprawdę, naprawdę przerąbane. Zobaczmy teraz, jak nasz snajper. Nasz snajper niestety ma długą wartę, ale czy mamy widok drużynowy? No niestety chyba nie. Spróbuję naszego snajpera może, nie wiem jak tutaj się rusza, obawiam się, że tutaj jeszcze jakąś grupę znajdę, ale szczerze mówiąc to by była taka fajna miejscówka do tego, żeby rozpocząć strzelanie, rozpocząć kanonadę do przeciwników. Dobra, stajmy sobie na razie tutaj snajperem. Może nikogo nie odnajdziemy. Na szczęście żeśmy nikogo nie odnaleźli. Dobrze, teraz miejsce gdzie? Miejsce tutaj sobie zajmijmy. Raz i dwa miejsce zajmijmy sobie tutaj. Ok. Zobaczymy co się będzie działo. Typ warty. Ok, są. Uwielbiam te sektoidy. Ja nie wiem, co oni jedzą. A słuchajcie, ja już wiem dlaczego tutaj ich nie widziałem. Otóż ja ich, moi drodzy, nie widziałem, bo oni byli. No właśnie, schrzaniłem. Totalnie schrzaniłem. Dobra, zobaczmy jak nasz snajper. Nasz snajper ma tutaj 32% szans na oddanie celnego strzału, ale to jest troszkę słabo niestety. Dlatego też zrobimy tak, spróbujemy uratować tutaj kolejnego cywila. Tylko właśnie którego? O, To jest dobrze postawione pytanie, którego cywila powinniśmy uratować. Dobra, uratujmy tego cywila. Ja myślę, że tutaj Dragunowa będzie widziała tego żołnierza. O, mamy kolejną grupę. Kapłana i żołnierza. Dobra, zrobimy inaczej w ogóle tą planszę, wiecie? Zrobimy ją sobie inaczej. Mam na myśli tutaj tak. Zakończymy sobie teraz turę, wiecie? Oczywiście, że tak. Mamy Diablo blisko sektoida. Mam nadzieję, że ten sektoid się tutaj kimś zajmie. Nie wiem do kogo on spudłował. Ale będę chciał na razie uratować. Tych cywili, którzy tutaj są. Dragunowa, właśnie zdałem sobie, słuchajcie, sprawę z tego, że grając Dragunową mogę rozegrać zupełnie, ale to zupełnie inaczej odcinek, bo w tym momencie mogę się skupić na ratowaniu żołnierzy, cywilów i spokojnie zostawić sobie resztę zespołu tutaj. I to jest chyba dobre. To będzie chyba dobre rozwiązanie. Tak, chodźmy tutaj do Dragunową. Mamy już trzeciego cywila ocalonego. Pięknie. Nice. Chodźmy jeszcze po jednego. Oby nas tutaj ten żołnierz jakoś tak nie dopadł. Pięknie. No i się za przeproszeniem zrąbało. A zrąbało się, moi drodzy, dlatego, że niestety mamy zmiennokształtnego i Dragunowa zostanie teraz wykryta, a jak Dragunowa zostanie wykryta, to niestety, ale pozostali tamci ją będą widzieli, no. Dobrze żarło, ale zdechło. 62%, 79%. Myślę, że tutaj powinniśmy się na tym bezimiennym skupić. Spróbujmy strzału z karabinu snajperskiego. Oby celnie, dobrze jest. Tutaj mamy sektoida, ale martwi mnie troszkę ten sektoid. Tutaj niestety tego zmiennokształtnego widzieć nie będę. Tu będę widział dwóch przeciwników, co mnie martwi. I obawiam się, że jak się ruszę, to ten sektoid tutaj będzie mnie próbował jakoś dopaść. Dobra, tu będę widział jednego. Tu będę widział dwójkę. Zależałoby mi raczej na tym, żeby... Zależałoby mi raczej protokół bojowy. Może tutaj zaczekajmy, czy... Nie, protokół bojowy będzie tylko tutaj za 2. 52, 71. Ale wydaje mi się, że tego bezimiennego moglibyśmy skasować. To by mi rozwiązało część problemu. Ale tylko część niestety. Tu będę widział jeden cel.
no ale tu będę odsłonięty, tak? Dobra, chodźmy tutaj. O, ho, ho, tutaj jeszcze żołnierza widzę niestety. Demet. No dobra, zlikwidujmy tego bezimiennego i zobaczymy, jak sprawa nam się tutaj rozwinie. Z tymi przeciwnikami teraz się będzie trzeba zmienić. Dragunowa za 3 już oberwała. No nie jest to dobry dzień dla Dragunowej. Jeżeli oberwie drugi raz, no to już mamy ją już dedniętą. Shit. No ale nie jest tak źle, bo wiecie, co możemy teraz poczynić? Teraz możemy zrobić tak. Możemy rzucić Claymore'a. Tylko to mi odbierze jedną turę. Ale zobaczmy, jak zdalne uruchomienie wygląda tutaj. Całkiem nieźle wygląda zdalne uruchomienie. Żebyśmy się nawet na nie zdecydowali. A później tego nową gdzieś schowali. Dobra, walimy. Pas. 4-8. Dwóch przeciwników padło. Teraz zaraz. 24. Bardzo słabo. 16 to już totalnie w ogóle. Spróbujmy odwrócić sytuację na naszą korzyść. Chociaż trudno tutaj mówić o odwróceniu sytuacji na naszą korzyść. Czy ja stąd będę kogoś widział? Niestety nie. Gdzie mogę tutaj podejść? Tutaj też nikogo nie będę widział. No niestety Dragunowa znajduje się w bardzo niekorzystnym położeniu. Nie mamy też żadnego granatu, żeby tutaj jakoś wspomóc Dragunową, ewentualnie typ warty. Ale to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, podejdźmy tutaj. Może Dragunowa przetrwa jakoś tą kanonadę. Protokół bojowy. Tu mógłbym wysłać protokół bojowy. No dobra, wyślijmy. Ale zawsze to będą jakieś obrażenia na później. Nie rzucaliśmy Claymore'a, więc... Mogłem zagrać to inaczej, szczerze mówiąc. Mogłem kurczę pieczone... Dragunową najpierw schować za osłonę, a potem ją... A potem ją spróbować od ten... 16. Kurczę pieczone, ten żołnierz mnie najbardziej martwi, ale martwi mnie też ten żołnierz. Dobrze, może jego spróbujemy patnąć. 24 to nie jest dużo, ale obawiam się, że będzie pudło. Jak trafimy, to no tak, pudło oczywiście, że tak. Zobaczymy, co teraz się będzie działo. Dwóch przeciwników żeśmy położyli. Jak tutaj sprawa z tym sektoidem? Może się uda, baniemy sobie granat. Gdyby wyleciał samochód i wyleciał sektoid, byłoby nice, ale niestety tak się nie stanie. No ale dobrze, że się przynajmniej pali. Zobaczymy, co będzie kombinował. Pamiętajmy też, że... No dobrze. Myślałem, że sektoid spudłuje tutaj do cywila. Miałem nadzieję na to, że sektoid jednak spudłuje i któryś z żołnierzy będzie próbował strzelać do Dragunowej. No tak, bardzo mądry to był ruch. Nie powiem, że nie. Jeszcze jednego cywila. No tak. Bo tutaj żołnierze niestety, ale mają... Dobra, daj nam troszkę spokój. Okidoki. Zobaczmy naszego 32-47. Dobrze by było trafić. Tylko tak. Musimy zacząć likwidować przeciwników. Sektoid nie jest chyba najpoważniejszym tutaj przeciwnikiem. 80, ładnie. Gdyby nam się udało, kurczę pieczone, wejść w ukrycie Dragunową. Tylko czy aby na pewno ja tego potrzebuję? 80. Gdybyśmy tutaj zdjęli gagatka, spróbujmy szczęścia. 80, jest pięknie trafienie. Dragunowa robi dobrą robotę. Teraz tak, 30-31. Jak się tutaj dobrze zabawić? Tutaj mamy jeszcze żołnierza za 2. Mógłbym go zdjąć protokołem bojowym, ale z kolei nie mam granatu. Już, na sektoida. 48, wysoko, jeśli chodzi o trafienie w sektoida. Zobaczmy, jak nasz... Panie kochany. 32, bardzo słabo, ale mamy granat. Gdybyśmy mogli podejść bliżej.
Dobrze, podzielmy sobie przeciwników. Które zagrożenie jest największe? Myślę, że na pewno musimy zlikwidować żołnierza protokołem bojowym. Dobrze by było, gdybyśmy mogli tego protokołu bojowego użyć. Ale obawiam się, że niestety na razie nie będziemy mogli tego zrobić. Dobra, tutaj będę widział dwójkę i protokół bojowy będę mógł wysłać. No chyba, że obudzę kolejną grupę, ale to już... troszkę było naprawdę przerąbane. Dobra, protokół bojowy nie tu, tutaj. Akurat ma dwa, więc go zdejmiemy. Sektoid, wydaje mi się, powinien teraz otrzymać zadanie strzelania do... strzelania do cywili, cywilów. No, ale... ale może uda się go załatwić, bo mamy tutaj jeszcze coś do powiedzenia. Chciałbym jakoś oflankować sektoida, ale niestety oddziela mnie od niego. Właśnie wiele mnie od niego oddziela. Podejdźmy sobie bliżej do sektoida, to raz. Będziemy mieli większe prawdopodobieństwo trafienia. 59, bardzo ładnie. Pac, pac, pac. Nie, no weszło mu w plecy. Dobrze, dobrze. A teraz tak, 32. Tylko nie wiem, czy stąd będę widział. Będę mógł strzelić za pomocą pistoletu do sektoida. Bo gdyby tak się udało, to wcale na to nie narzekał. No, granat niestety nie doleci. 27 to jest gorzej. Myślałem, że będę miał lepiej, jeśli chodzi o strzał. No i teraz na pewno sektoida jeszcze nie załatwię, więc. No, ale wlepiliśmy, no. Czekajcie, sektoid się pali, więc to już będzie po nim. O. Dobrze, bombeczka dla mnie. Jak dla mnie bombeczka, naprawdę. Jeszcze znajdźkę możemy sobie podnieść. Wow. Dobrze, teraz zrobimy tak. Dragunowa przede wszystkim wejdzie w tryb cienia. Zrobi przeładowanie. Będzie musiała się trochę poleczyć na następną misję. Mówi się trudno. Mam tutaj też taki kłopot, który się nazywa... stanąłbym w lepszym miejscu. Nie? Dobra, chodźmy na razie. Tutaj to podwyższenie by mi pasowało. Pasowałoby mi jakiś tutaj... zwyżka by mi pasowała. No dobrze, chodźmy tu. Mamy trzech cywili uratowanych. Zrobimy sobie przeładowanie. Podniesiemy znajdźkę oczywiście. Obyśmy tylko kolejnej grupy teraz nie obudzili, bo jak tak, to mamy przerąbane. Dzeń z Elejum, dobrze. To już chyba nasz drugi dzeń z Elejum, który żeśmy znaleźli, jeśli się nie mylę. Na wszelki wypadek tutaj tryb warty uruchomię. Dragunowa. Stalne uruchomienie tu. Tu. O, na stacji benzynowej całą mogłaby powysadzać. Szalona kobieta. No dobrze. Nie wiem, czy to jest ten moment, kiedy my powinniśmy ratować kolejnego cywila, bo może nas obudzić, tak? Może się obudzić ten cywil. Gdzieś tutaj mam jeszcze tutaj soldiersa jednego, który dobrze by było, żeby się troszeczkę wycofał. Dobra. Warta. Dobrze, wejdźmy sobie tutaj w typ warty. Mogłem też Dragunowi udzielić protokołu wsparcia. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie wiem, czy mam tutaj do czynienia jeszcze z jakąś grupą przeciwników. Przeładowanie. Na razie się wstrzymajmy. Być może jeszcze jakiś bezimienny pozostał. Typ warty. Właściwie nie. Zróbmy sobie przeładowanie wszędzie, gdzie możemy i przygotujmy się do kolejnego starcia. Zobaczymy, czy gdzieś mogę zająć tutaj lepsze miejsce snajperem. Tu będzie chyba najlepiej. Nie wiem, czy mam jeszcze tutaj do czynienia z jakąś grupą żołnierzy, których będę musiał spróbować załatwić. Może tak, może nie. Może został już tylko jeden bezimienny i ja niepotrzebnie się troszkę tutaj pocę. A jeżeli tak, to Dragunowa nie powinna latać sama. Słuchajcie, mamy taką sytuację, dość ciekawą, bo oto jak wejdziemy sobie w tryb warty... Otóż jak wejdziemy sobie w tryb warty, to nie ma żadnej grupy, która strzela do przeciwników, więc jest o tyle dobrze.
Dlatego sądzę, że mogę podejść tutaj bliżej i diagonowej. Mogą towarzyszyć moi żołnierze, osłaniając ją, bo jeżeli znajdziemy bezimiennego, to dobrze by było, żebyśmy do niego strzelali, prawda? No właśnie. Dobrze by było, żebyśmy do niego strzelali. Teraz jeszcze nasz... Czy tutaj gdzieś wyżej będę mógł wskoczyć? Kurczę, no dla... Po przygotowaniu zespołu do zadania, to mamy jeszcze lunetę u naszego snajpera. No czekamy, czekamy. Zobaczymy, co się wydarzy. Cisza i spokój, nic nas nie goni. Myślicie, że tutaj będziemy mieli może kogoś do ujatowania? No spróbujmy. Spróbujmy podejść w to miejsce. No i pięknie. Pięknie. Okazał się porządnym człowiekiem. Zdalne uruchomienie nam się pokazało gdzieś. Nie, tylko ta stacja benzynowa, która jest w naszym zasięgu. Ale mamy też tutaj zdalne uruchomienie. O. No dobrze. Wejdźmy sobie w tryb walki z ukrycia. Podciągnijmy naszych żołnierzy. Ruk-cuk. Ruk-cuk. Teraz tak. No tu na pewno moglibyśmy gdzieś stanąć wyżej, tylko trzeba by ten obszar sprawdzić. Order's confirmed. Moving out. Idzie tutaj? Dobra, stańmy na truchle bezimiennego. Mam nadzieję, że butów sobie nie ubrudzimy. A jak tak, to później nie wytrzymał wycieraczkę w Avengerze. Pytaj będzie lato. Kto tu taki brud zostawił? Affirmative. Covering nine. Jesteśmy w trybie warty. Bardziej by mnie interesowała warta w... Wiem, że jest gorąco, no. Korzystaj z dajmowego solarium. Muszę sprawdzić, czy tutaj na górze nikogo nie ma. Najlepiej będzie diagonową wskoczyć w takim wypadku tu. Jeżeli tutaj nikogo nie będzie, to ja będę chciał swojego snajpera ustawić tutaj na górze. No i pięknie. No i pięknie. No i pięknie. Chodźmy tutaj. Go, go, go! Carlos Ruiz, kojarzycie? A, bo ja zapisałem go w puli postaci. Rzeczywiście, grając poprzednio w X-Coma, zapisałem sobie Carlosa Ruiza w puli postaci. I dlatego mi się teraz tutaj pokazał. Mogłem, kurczę pieczony, zapisać też tego, Nowaka. Miałbym dwóch, słuchajcie. O, tu, patrzcie, tu jest taki podejrzany gagatek. Naprawdę jest podejrzany. Dobra, będziemy teraz łazić i spróbujemy pojatować troszkę gości. Jeszcze dwóch potrzebuję takich pełnokrwistych cywilów do uratowania. Nie wiem, czy tutaj ten znacznik, który mam na jeden. Nie, to jest liczba zabitych przez Advent. Pierwsza warta się zaczyna, tutaj druga warta. No i zobaczymy, bo teraz, jeśli tutaj są bezimienni, to powinni się obudzić, jeśli mam tutaj żołnierzy nie w trybie ukrytym. Zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli jeszcze ten bezimienny musi siedzieć, nie? Dobra. Diagonowa, ratuję kolejnego cywila. Diagonowa jest fajna na tę misję, póki nie natknie się na bezimiennego. Proszę, piąty. Pięknie. No i czekamy sobie spokojnie. Dobrze. Jak na razie bardzo dobrze jest, na pewno. A teraz co? Tutaj? No to spróbujmy szczęścia, ale obawiam się, że to będzie bezimienny. Tak jest. A to nam chyba załatwi już ostatniego bezimiennego, którego mamy go. No i to diagonowa zostanie teraz wykryta, więc się kończy już zabawa. Za stóweczkę możemy trafić, tak? Zobaczmy, jak tam nasz snajper, tu 74. Tutaj też mamy za stówkę, pięknie. Pac. Oczywiście, że pac. Mierz wysoko i mierz w oko. Dobrze. Diagonowa go nie załatwi, tego gadka, ale podejdziemy sobie tutaj bliżej. Dobrze by było mieć jeszcze granat, ale... Już daję panu koniom w zęby, jeśli zagląda. 76 to wysoko. Wysoko mierz w oko, jest, 5. Nice. Myślę, że Dragunowa powinna postawić kropkę na D, bo dla niej będziemy walczyć teraz o awans, chociaż na następną misję raczej nie będzie obecna, bo straciła połowę swojego życia. Trochę późno pękł. Czy to już jest ostatni? Nie, patrzcie, jeszcze mamy jakiś gdzieś przeciwników. A to źle wyróży. To źle wyróży. Być może jeszcze mamy gdzieś jakiegoś bezimiennego. Shit, demet. Powiem wam, że nie wiem z kim... Nie wiem, z kim mam się jeszcze tutaj zmierzyć.
O, SMS-ik gdzieś przyszedł. Tu jeszcze wysoko są skubańce, no. Niestety, Diagonowa jest już passé, jeśli chodzi o odkrywanie dla nas terenu. Jeszcze jednego cywila potrzebuję uratować. Dobra, zrobimy sobie tutaj warta. Gdzie możemy, to przeładujemy, tak żebyśmy mieli możliwość strzału. Granat by mi się bardzo przydał. Mamy jeszcze protokół wsparcia i to właściwie wszystko, co mamy z takich dodatkowych środków pirotechnicznych, które mogą nam pomóc. Bardzo odczuwam tutaj brak grenadiera na tej misji. Odczuwam też brak apteczki, ale nie wiem, czy pamiętacie, na początku, jak grałem w X-Coma tamtą rozgrywkę, to wydałem sobie wszystkie zasoby i później nie mogłem zrobić, niestety nie mogłem zrobić wabika, po tym jak pokazała mi się możliwość, czyli po pierwszej takiej misji, gdzie zabiliśmy chyba trzech bezimiennych. Dobra, tu jest pełny cover. Jeszcze jakiś pełny cover bym sobie złapał, ale to chyba nie będzie mi dane. Dobra, to może tutaj za paletami, palety... O, tośmy się przespacerowali. Prawie dwa piksele żeśmy przytupali. Nie wiem, czy tego granatu nie powinienem mieć bliżej. Jeżeli mam tutaj jeszcze do czynienia z jakąś grupą, która jest w pobliżu, to raczej obecność żołnierza, który może rzucić granat, no ale Diagonowa może jeszcze walnąć Claymorem, tak? A nie, patrzcie, tu mam jeszcze granat. Ej, no to żyjemy. Słuchajcie, żyjemy w takim wypadku. Łatwo mieć ci cywile na górze. Oś, coś dupnęło. Się wypaliło wreszcie. Jak tutaj możemy wchodzić? Jak tu możemy wchodzić na górę? Dobra, staniemy sobie tutaj na otwartym. To może być zgubne dla nas, niestety. Ale nie było. Dobra, tutaj długa warta. Mam nadzieję, że nic nie będzie przeszkadzało nam w oddawaniu strzałów. Tutaj też bliżej. Dobra, i Diagonowa niech na razie poczeka. Nie słyszę przeciwników, więc obawiam się, że mam tutaj do czynienia niestety z bezimiennym jeszcze gdzieś. Zobaczymy. O, tam na dole jest jeszcze jakiś cywil. Uratowany? Tak jest. Słuchajcie, szóstego mamy zrobionego. A to znaczy, że moglibyśmy strzelać do cywili i ich po prostu wybić, tak? Dobra, chodźmy tutaj na górę. Albo on jest tam na dole, albo jest tam, albo to jest ten na górze. No i właśnie, widzicie, właśnie tego się obawiałem. Holender. Jestem tak nieprzygotowany tutaj na rozegranie tego. Totalnie jestem nieprzygotowany na rozegranie tego. No dobrze, przynajmniej żeśmy trafili, tak? I przynajmniej jesteśmy na górze. To znaczy, że chyba położyliśmy jednego żołnierza, tak? Żołnierz Adwentu 52. Można by, nie? No i o, i to jest właśnie ten problem, o którym wam chciałem tutaj opowiedzieć piękną historię. Wow. Strasznie mnie to martwi, no. Tu będę widział tylko sektoida. Gdyby nam się udało rozwalić granatem, a się niestety nie uda. Bo nie dorzucę tam granatem. Mogę jedynie strzelić za 52. Spróbujmy szczęścia, no może go zlikwidujemy, ale chyba będzie pudło. No nie było pudło, było trafienie. Było trafienie i to całkiem niezłe. Dlatego też warto może będzie pomyśleć o tym, żeby jednak zlikwidować tego przeciwnika. Tutaj będę widział tylko sektoida. Wolałbym się tak troszkę ukryć. Kurczę, brakuje mi osłony, za której widziałbym żołnierza, tak żeby jeszcze nie zostać oflankowanym. Takiej pełnej osłony. Jedyne co to mam tutaj. Dobra, chodźmy z tej strony. No może jakieś rany będą. 26, ojejku, strasznie słabo. Strasznie słabo, ale gdyby się udało. No niestety jest to pudło. Negative damage. Zrobimy tak. Jest szansa, że ten żołnierz będzie gdzieś chciał wyjść z tej strony i spróbujemy wtedy rzeczywiście oddać strzał, korzystając z długiej warty. Albo od razu byśmy się udali tutaj. Dobra, wejdźmy sobie w długą wartę. Może mi to skóra uratuje. Tak, przynajmniej do sektoida strzelimy. Żałuję, że nie do żołnierza.
to jest pudło. To jakby niewiele zmieniło, tak? Niewiele zmieniło. Not good. Szkoda, że tam, że... No tak, tu jesteśmy oflankowani, więc... O tak. No tak, mamy jednego żołnierza straconego, żółtodziu plus i Jones. Niestety pożegnał się z życiem. Shit. Shit, shit, shit. It's turning into a massacre out there, Commander. O, zdaję sobie sprawę z tego centralo, Kogo mamy? 66 mamy sektoida, ale można by mu podrzucić świństwo, tak? W postaci Claymore'a i spróbować go załatwić. Tego moglibyśmy spróbować zdjąć granatem i to by była chyba odpowiedź na to. No niestety straciliśmy żołnierza, to nie ma o czym tutaj dyskutować. Musimy się z tym pogodzić. Jakaś cena tej misji musiała być. 94. Moglibyśmy nie używać granatu, ale wolałbym raczej tak. 34. Tutaj z granatem mamy strzał. Zrobimy tak. Claymore. Tu zrobimy Claymore'a. Patrz. Mam nadzieję, że ten Claymore załatwi sektoida, a jak nie, to nam go przynajmniej otworzy, tak? Strzał, patrz, ale to tylko za 5 będzie, może się drzewo rozleci. Niestety niecałe, demet. To jest groźniejszy, tak? 54 teraz mamy tutaj. Gdybyśmy trafili, to byłoby właściwie pozamiatane, bo zostałby tylko granat na... Jest 5, czy to znaczy śmierć sektoida? Czy to znaczy, że sektoida już nie ma? Patrzcie, stoi skubaniec jeden cholerny. Nie strzelę dwa razy. Dobra, 94, strzelamy tu. Zobaczymy, co sektoid zrobi. Sektoid powinien strzelać do cywila, bo powinien sektoid strzelać, albo robić coś głupiego. No, mam nadzieję, że nie trafi do Jagunowej. No, na szczęście nie. Sektoid za 71. W razie czego wykończę go granatem. Wynik Jagunowa tutaj postawi kropkę nad i należy się jak subuda. Jest, wszyscy załatwieni. Tego się bałem, że to nie bezimienny nam został, a został nam tylko i wyłącznie właśnie tutaj sektoid. Szkoda, bo miałbym jednego żołnierza, który mógłby awansować i no, bezdyskusyjnie byłoby to lepsze. Zróbmy sobie zdjęcie po tej misji. Odmiana losu. Kontynuujemy. Nie poszła źle ta misja. Jestem z niej very happy. Nie wiem, czy kurczę pieczone modów sobie nie wyłączałem teraz, bo kiedy próbowałem testować sobie grę do zgrania na karcie Elgato, pojawiły się jakieś problemy, ale one wynikały z tego, że monitor próbowałem klonować. Jeden monitor próbowałem klonować jako Digital Port. Nie, jak ja to próbowałem zrobić? Nie. Próbowałem mieć monitor w rozdzielczości natywnej 3440, jak i 19 dni. Kurczę, pieczone, no. No nie liczyłem na to, no. No dobrze, no awansujemy Jagunową. Jesteśmy na tym. Określa, każda jednostka zauważona przez żniwiarza będzie widoczna. Rozrywacz. Nie jest złym pomysłem, ale szrapnele sobie ulepszymy, tak? Moglibyśmy coś jeszcze, koszt 11, ale tu bym się chciał na razie... Kurczę pieczone, no. Może sokole oko, może ślady krwi. Ła. Rozrywanie też jest piękne. Dobra, na razie zostawimy sobie te punkty. Możemy upamiętnić żołnierza. Dobra. Podobnie nam się chyba rozgrywka zaczynała wcześniej. Też mieliśmy taką sytuację, gdzie na początku nam żołnierz zginął. Tylko ten żołnierz nam chyba zginął na tej pierwszej misji, gdzie mieliśmy do czynienia z łowczynią. Później ta misja poszła nam lepiej, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, uratowanych cywili 11, rdzeń Zelenium 1, zwłoki bezimiennego, kapłana i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Nie jest źle, tylko martwi mnie, że Jagunowa będzie 19 dni nieobecna. No. Shit, nie?
Mamy więzi. Tych więzi na razie nie chcę jeszcze uruchamiać. Na tej misji nie mogłem uruchomić żadnej sensownej więzi. Znaczy mogłem, ale wtedy nie miałbym tej więzi i tak w zespole. Nie korzystałbym z bonusu, bo mogłem chyba między Carlosem, Ruizem a Grenadierem uruchomić. Czy między snajperem a grenadierem, no. Było takie trochę dziwne. Jak tam żołnierze? Brakowało mi też tutaj łowcy na tej misji, no totalnie mi brakowało tutaj. Grenadier 4 dni, Piotrowski specjalista jest lekko ranny, będziemy mieli dwójkę tutaj specjalistów, strzelec wybojowy, Carlos Ruiz i Luis Edwards, szeregowy. No dobra, łowca zmęczony na 5 dni powinni być gotowi, dragunowej niestety pewnie nie zobaczymy w kolejnym rozdaniu, ale inaczej mi się już gra, jeśli chodzi o rozgrywkę dragunową. Zupełnie inne podejście do misji miałem tutaj, jeśli chodzi o dragunową. Ten pomysł, żeby tam chodzić dragunową i ratować tych cywili, był trochę ryzykowny, no ale niestety natknęliśmy się na mimika, żeśmy się natknęli, tak? Już więcej chyba nic nie zrobimy. 129 jednostek zasobów. Tam budujemy, tam oczyszczamy. Granaty, amunicja. O! Zobaczymy, jakie. Co mamy do żółtodzioby 7 dni. Wolę chyba granaty i amunicję przeczesać sobie. Tak będzie chyba lepiej. Dobra, już zabójczyni przeżywa. Znowu jak stonka wykopki. Mamy wiadomość o duchu oporu. Co kudłaty powie, nie? Ryszard Ochucki, nie? Po tej łysinie. Dobra, do kolejnych sukcesów. Przeprowadzone badania razy dwa. Działania wybrańca. Brutalne. No dobrze, no. Co mamy? Podczas wszystkich innych operacji ryzyko wpadnięcia zasadzkę, Advent zaatakował pułki rekrutacyjne, koszt rekrutacji o 3. Następny atak odwetowy za 4 tygodnie. Tak, wiem. Ciężki sprzęt. Oczyszczanie przebiega szybciej między oczy. I teraz co bierzemy? Oczyszczanie przebiegało 50% szybciej. Na tym mi zależy bardzo. Zrobimy sobie tutaj rozkazy Jokera. Fajnie już teraz jak się gra, że rozumiem o co chodzi z aulą i z tym wszystkim. No tutaj nie mamy... Mamy niskie wpływy wśród szliwiarzy. Musimy wysłać do nich na kilka dni część naszych ludzi, ale po ich powrocie z pewnością coś zyskamy. No dobrze. A, mamy misję, tak? Rekrutacja technika, polowanie na wybrańców. Co byśmy tutaj sobie złapali? Czy to jest moment na znalezienie nowej frakcji? Tego nie wiem. Technik chyba by mi się najbardziej przydał. Dodajmy sobie żołnierza, który powinien awansować. Kto powinien u nas awansować? Wiecie co? Wyślemy... Ile czasu potrwa ta misja? 16 dni aż potrwa. Kurczę pieczone, no. Ja się zignorujemy. Bierzmy sobie operację. Bardzo kończy mnie rekrutacja technika, bo mielibyśmy awans. Chciałbym wysłać do jego nowo, ale... Demet. Wiecie co? Wyślemy Carlosa Ruisa. To jest snajper. Dodamy mu jeszcze jakiegoś żółtodzioba. Z kim nie mógłby się dogadać? Z Niemcem? Z Koreańczykiem? Z południowej Korei, tak? Z południowa Korea? Chyba tak. Niech będzie. Potwierdźmy tą operację. Będzie rekrutacja technika. Świetnie. I rozpocznijmy operację. Technik naprawdę nam się przyda. Czy zasoby ja w tym momencie potrzebuję odbierać? Nie. Wolałbym granaty i amunicję złapać, bo to może być coś ciekawego, co nam się przyda. Ulepszone miecze. Czekamy jeszcze. Złomcych usunięty. Świetnie. Zobaczmy pomieszczenie. I teraz tak. Co budujemy? Centrum szkoleniowe, laboratorium, czy przekaźnik ruchu oporu, czy aula ruchu oporu? Zastanawiam się, cholera, czy nie zacząć od laboratorium jednak.
Gra pokazuje mi aulę ruchu Okporu. Centrum szkoleniowe. A gdzie my byśmy mieli... A, czekajcie, bo ja jeszcze nie mogę ambulatorium wybudować, niestety. A gdyby tak rzeczywiście zacząć od laboratorium... Mielibyśmy wtedy szybciej badania. Tylko zerze mi to sporo mocy Avengera. Poprzednio... Co ja poprzednio zrobiłem? Kurczę pieczone, no. Tak to muszę czekać miesiąc na zrobienie tajnej operacji. Dopiero po miesiącu mi się pokazuje, jak jest podsumowanie dnia. A w aulie ruchu oporu mógłbym to robić na bieżąco. Co nie byłoby złym pomysłem, bo aula ruchu oporu rzeczywiście daje dużo, dużo ciekawych rzeczy. Z kolei mieć dostęp do laboratorium na wczesnym etapie gry na drugim, gdzie mógłbym robić podwójnie badania, tak? To też byłby niezły pomysł. Ale wiecie co? Zbudujemy sobie na razie aulę ruchu oporu. Ok. Mamy wolnego technika, który może pomóc przy budowie placówki. Przyspieszy budowę o 50%. Ok. W 12 dni będziemy mieli aulę ruchu oporu, a operacja nam się skończy za 11 dni. To chyba będzie niezły pomysł. Tym bardziej, że mamy tutaj też grenadiera wyszkolonego, więc będziemy mogli kolejnego grenadiera zabrać na misję. Zobaczymy, co nam z granatów się jeszcze trafi. Mamy jeden dzień, ciachnijmy sobie. Zasadzka na konwój. Na skrzyżowaniu dwóch dróg ktoś zorganizował zasadzkę na konwój adwentu i zlikwidował towarzyszącą mu ochronę. Broń obcych i wyposażenie pozostały nietknięte, ale nie ma śladu po innych uczestnikach walki. Zabraliśmy przydatny sprzęt, a doktor Shen użyła go do stworzenia nowej broni dla naszych żołnierzy. Ekstra i bomba. Granaty gazowe i pociski jadowe. Przyda się. Zrzut zaopatrzenia czeka. Wolałbym chyba... Teraz tak, jednostek zasobów nie będziemy odbierać. Gdzie ja poleciałem, to nie wiem. W ogóle z pinkusiu, tak? Przepraszam, bo muszę sobie kamerę podnieść na chwilę, to trochę mną zabiję, tak? Właśnie wziąłem sobie myszkę Razer, mapkę na kabelku, nie będzie mi się już rozładowywała, a to dlatego, że mamba na tym, na baterii poszła do tego, do drugiego komputera. Także mógł po nią sobie sięgnąć. Zrzut zasobów. Odbierzmy ten zrzut zasobów. Jesus Christ, jak ja bym chciał, żeby Diagonowa się zdążyła wyleczyć, zanim mi się misja trafi, ale to... jeszcze mi coś tutaj swędzi pod nosem. Nowe maszynki do golenia, takie zawsze przeżywam. Jak ja bym chciał, żeby... Aj tam, mamy już misję, tak? Co nam się tutaj zrobiło w ogóle? A, projekt Avatar. Słuchajcie, dobra. Kiptuś Bajduś. To informacje o projekcie Avatar. Raz, dwa, trzy nam się już pokazują. Dobra, już tam nim. Kiptaj się. 11 dni aula ruchu oporu. Dlaczego 11 dni aula ruchu oporu? Co ja tylko jeden dzień? A rzeczywiście jeden dzień tylko czekałem, bo tam miałem do granatów jeden dzień tylko. Dobra, tutaj czekamy. Jakoś wydawało mi się, że to więcej czasu zmieniło. No i właśnie, o tym mówiłem. Raport sytuacyjny. Okej. Mamy naukowca. Mamy zniszczyć przekaźnik obcych. Chyba nieźle, nie? Zatwierdźmy sobie. I jeszcze mamy do czynienia z zabójczynią, więc podejrzewam, że na tej misji nam się pokaże zabójczyni jak nic. Czy to jest moment na dwóch grenadierów? Czy ktoś mi awansował w ogóle na kapelana? Wiecie co? Bo może to jest moment na... Ja pierdzielę. Szkoła działań partyzanckich, złom obcych. Zobaczmy szkołę działań partyzanckich, nowe taktyki walki. Tak, mogę powiększyć wielkość drużyny. Bardzo dobrze, z tego jestem zadowolony. I nic więcej nie kupimy. Jednostki zasobów, 66 zostało, no ale będziemy odbierać też zasoby. To była chyba rzecz, której ja nie zrobiłem, grając poprzednio. Właśnie nie starczyło mi zasobów na powiększenie drużyny. Dział techniczny, kochani, teraz. Produkcja przedmiotów. Chciałbym zrobić apteczkę. 60 jednostek zasobów. Świetnie. To jest właściwie wszystko, co mogę wykonać. Zastanawiałem się jeszcze nad granatem błyskowym, ale chyba wolę apteczkę. Zatwierdźmy sobie. O, już jakoś tak się pełniej zrobiło. Nieprawdaż, moi drodzy? Prawdaż. Mamy dwóch specjalistów. Wybierzmy sobie żołnierza. Zobaczmy, czy mamy kogoś jeszcze z... Czy
wziąć dwóch specjalistów na misję, czy wziąć jeszcze jakiegoś żółtodzioba ze sobą? No, to jest dobre pytanie. Kurczę, pieczone. Piotrowski jako specjalista jeden by nam wystarczył. No, słuchajmy, weźmy Piotrowskiego, wolę grać chyba Piotrowskim. Piotrowski. Mamy tak, snajpera, łowcę grenadiera. Chciałbym mieć jeszcze jednego grenadiera, ale to potrwa dwa dni. Jeśli przeczekałbym dwa dni, to ta operacja mi zginie niestety. Teraz tak, czy brać jeszcze jednego specjalista, czy nie? Piotrowski jest w stopniu szeregowym. To by miał kapelana. Wiecie co? Weźmy dwójkę specjalistów. To zawsze są protokoły bojowe, chociaż nie wiem, czy Piotrowski ma protokół bojowy. Mamy tylko haku i protokół wsparcia. Tak, Piotrowski musi awansować, więc weźmiemy sobie dwójkę specjalistów. Teraz tak. Gdzie i co przydzielimy? Tak, tutaj przydzielimy na pewno pociski jadowe. Jest większe prawdopodobieństwo trafienia. Tutaj przydzielimy co? Apteczkę. Tak jest. Ale to u Piotrowskiego. Leczenie apteczką. Nie wiem, czy u Piotrowskiego. Piotrowski niech ma granat odłamkowy. Tutaj przydzielimy apteczkę. Granat gazowy. Złapiemy sobie jeden granat gazowy. Może... Przeciwnicy nie mają teraz dużej odporności, więc rzeczywiście ten granat gazowy może się przydać. Tym bardziej mamy tutaj granat, tutaj mamy granat. Badania nad większymi obrażeniami od mieczy nam się jeszcze nie zakończyły. Wytrwały berdysz. Nie wiem, kto to wymyślał, ale niech wejdzie. Tutaj karabin snajperski jeszcze zmienimy na ten lunetą. Zawsze to plus 5 do trafienia. Jesteśmy chyba nieźle przygotowani na misję. Zastanawiam się, czy jakoś naszych żołnierzy jeszcze nie poprzebierać, ale to już może poza misją. Słuchajcie, zrobi nam się godzinny odcinek, do którego trzeba odliczyć 10 minut mojego gadania na początku, no ale jakoś musiałem się wypowiadać po tych kilku dniach nieobecności. Ja teraz siadam do montażu odcinka i moi kochani ruszamy już w dniu jutrzejszym z Alexem i War of the Chosen. Symmetry, taka gra, będzie u mnie też na kanale. To jest jakiś chyba indyk, ale to jest taka gra o zarządzaniu bazą. Może być ciekawa, może będę chciał ją Wam pokazać w ramach takiego przerywnika. Chciałbym też bardzo wrócić, kochani, do Wiedźmina bym chciał wrócić. Chciałbym też wrócić do... pograć troszkę w Battle Royale na tym... Boże, ta gra, gdzie się zombiaki nas atakują. No. Jezu, zapomniałem jej tytuł. Robiłem nawet do tej gry poradnika. Nie grałem w nią już chyba gdzieś około roku. No, ale dobrze. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy, no to będę mógł spokojnie dzisiaj wieczorem siąść i sobie zagrać, nakręcić odcinki. Chyba, że ktoś z dzieci będzie chory albo coś się dziwnego wydarzy. No czasem tak jest, wiecie, jak się ma rodzinę, to na przykład dziecko wieczorem nie może zasnąć i usypiacie do godziny tam 23. Sen teraz czasem ma to samo, co ja mam, bardzo realistyczne sny, także jak mu się zły sen śni, to wczoraj w nocy się na przykład, znaczy dzisiaj właściwie w nocy się obudził, to było gdzieś koło 3, obudził się naprawdę spłakany, przestraszony, taki jakiś dziwny sen mu się trafił, że oj, naprawdę współczułem, przytuliłem, uśpiłem, ale to się trochę nie wyspało. No, zobaczymy. Dobra, my tu sobie gadów. Pozdrawiam wszystkich, którzy śledzą serię X na moim kanale. Dziękuję Wam pięknie za dzisiejsze spotkanie. Jeśli dotrwaliście do końca odcinka, to szapoba dla Was. Dla mnie to był bardzo miło spędzony czas. Mam nadzieję, że i Wy miło spędziliście przy grze. Poszło dzisiaj uważam dobrze i uważam, że całkiem nieźle lecimy na tą misję. Dwóch specjalistów, grenadier, łowca i snajper. Do zobaczenia na kanale, przy kolejnym skomie, przy kolejnym Eleksie, przy kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, moi drodzy. Hej. South Park, pewnie South Parka nie grałem, też chciałbym zakręcić. Hejka.